Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym. To, co jest oczywiście na tym briefingu najważniejsze, to jest stan epidemiologiczny. Troszeczkę spadła liczba osób objętych kwarantanną sanepidu, to jest 4428 osób dla miasta i powiatu łącznie. W mieście jest to 794 osoby, a w powiecie aż 3634 osoby. No i oczywiście to, co nas interesuje na co dzień, to liczba aktywnych zakażonych 760 osób, 161 osób w mieście, 599 osób w powiecie. Niewiele, ale przybywa nam troszkę ozdrowieńców, to też jest taki dobry prognostyk. Na szczęście w ostatnich dwóch dobach nie zmarła żadna osoba na terenie miasta i powiatu nowosądeckiego. Cały czas, Szanowni Państwo, apeluję o zachowanie dystansu, o zachowanie ostrożności, ale też jednocześnie, Szanowni Państwo, moja postawa jest taka i moje generalnie wystąpienia i to formalne i nie tylko formalne, żeby też nie poddać się panice, musimy normalnie funkcjonować, zachowując tylko te środki ostrożności, o których Państwo doskonale wiecie, czyli dystans, reżim sanitarny. Też, Szanowni Państwo, ze względu na ochronę pracowników, ale nie tylko, także mieszkańców, podjąłem taką decyzję o zaleceniach dla Urzędu Stanu Cywilnego. Wracamy tutaj troszeczkę do tych obostrzeń. Od dnia jutrzejszego będziemy tylko rejestrować zgony oraz bieżącą rejestrację też urodzeń będziemy prowadzić. Oczywiście można się zgłaszać w sprawie zapewnienia zawarcia małżeństwa, ale to po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, oczywiście z numerami Urzędu Stanu Cywilnego. Także zalecam ograniczenie ilości osób w trakcie ceremonii ślubnej do 4. No oczywiście w wyjątkowych przypadkach będziemy pewnie zezwalać na większą liczbę, ale też bym prosił, żeby to nie było nagminne. Wiemy, że tutaj te ogniska wybuchły tak naprawdę właśnie na tych imprezach weselnych. Teraz nam się troszeczkę rozprzestrzeniają po większych zakładach pracy. Muszę powiedzieć, że przedsiębiorcy zachowują się odpowiedzialnie, też reagują na czas. Bardzo się z tego cieszę, że możemy tutaj liczyć na współpracę z dużymi sądeckimi zakładami. Też muszę powiedzieć, że dostaliśmy informację, że zakłady pracy, te duże zakłady pracy z naszego regionu otrzymały propozycję, aby się na terenie zakładów pojawił taki wymazobus, żeby dokonać takich badań przesiewowych w tych dużych zakładach. Też wspieram oczywiście tego typu rozwiązania. Mam nadzieję, że te zakłady się zdecydują na takie działanie dla dobra całego regionu. Również mamy informację z dnia dzisiejszego, z poranka tak naprawdę, że rząd pracuje nad rozporządzeniem umożliwiającym lokalne rozwiązania i tutaj podobno do 2 tygodni ma się pojawić takie rozporządzenie. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. Mam nadzieję, że nie będzie już przesłanek do tego, żeby jakieś mocniejsze ograniczenia stosować w Nowym Sączu czy w powiecie nowosądeckim, oby tak się nie stało, żebyśmy tutaj byli skazani na jakiś dodatkowy lockout. I to tyle w tym temacie. Drugi temat, który chciałbym przekazać, to oczywiście radosna wieść związana z oddaniem basenu nad Łubinką do użytku. Część z Państwa była na otwarciu. Basen może przyjąć do 1000 osób. Sanepid nam zalecał maksymalnie 800. Po ostatecznych rozmowach podjąłem decyzję, że wpuszczamy jedynie 300 osób. To w okolicach weekendu może być problematyczne, ale mam nadzieję, że w normalne, codzienne dni to będzie liczba wystarczająca, która będzie spowoduje, że po prostu każdy będzie miał ten dystans, będzie miał poczucie tego bezpieczeństwa, że zachowuje odległości od innych osób znajdujących się na tym obiekcie. I dodatkowa jeszcze informacja, bo też może nie najważniejsza z dnia dzisiejszego, ale myślę, która może zainteresować Państwa. Oczywiście następne etapy inwestycji w Nowym Sączu są prowadzone. Jest dzisiaj ze mną pan radny Krzysztof Ziaja i pan Jakub Prokopowicz. To są radni, których zawsze proszę o stosowne wypowiedzi i opinie związane z inwestycją w postaci budowy stadionu miejskiego przy Kilińskiego 47. Cieszę, że dzisiaj w ich obecności zaakceptowałem ogłoszenie, które się ma pojawić w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej.
Oczywiście to później do 5 dni ma być opublikowane zaproszenie do składania ofert. Później pojawi się specyfikacja wraz z wymogami i mam nadzieję, że w ten sposób również zapraszam inwestorów, wykonawców, którzy będą chcieli złożyć stosowne propozycje do składania ofert. Termin dosyć długi, Szanowni Państwo, bo przetarg jest oczywiście duży, w związku z tym typowo unijny przetarg z długim terminem składania ofert. Składanie ofert zaplanowano na 11 września. Do tego terminu będzie można składać oferty do godziny 11:30. Pół godziny później, 11 września, nastąpi otwarcie tych ofert. Wszystko oczywiście odbywa się za pomocą platformy zakupowej Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej, spółki celowej, jak Państwo wiecie, która powstała do budowy zarówno stadionu, jak i nowego urzędu miasta Nowego Sącza. Takim pierwszą częścią tego zadania to jest właśnie budowa stadionu i tutaj mamy pierwszy etap 4,5 tysiąca miejsc tych podstawowych, ale także 275 miejsc dla gości, dla przyjezdnych. To jest oczywiście w osobnym miejscu, w osobnym sektorze ze względów bezpieczeństwa. Mam też kilka slajdów, bo mi tutaj służby inwestycyjne przygotowały. Myślę, że to albo Państwu możemy też pokazać, możemy też Państwu rozesłać, żebyście Państwo mieli jako materiał poglądowy, jak wygląda ta koncepcja stadionu, właściwie tak naprawdę pierwszego etapu. Oczywiście zawsze będzie pytanie o to, kiedy drugi etap. Ja myślę, że jeżeli będziemy mieć problem z wypełnieniem tych prawie 5 tysięcy miejsc, to wtedy będziemy mogli pomyśleć o tym, żeby te następne etapy powstawały. Czy jakieś pytania w tych trzech tematach do mnie? Czy jest budżet na ten pierwszy etap? Tak, oczywiście w tej chwili wiemy, jaka jest sytuacja na rynku i inwestorskim, i wykonawczym, więc spodziewamy się na tak naprawdę bardzo dużego rozrzutu tych ofert, tym bardziej, że to jest tryb zaprojektuj i wybuduj, czyli daje stosunkowo duże możliwości wykonawcy modelowania całego stadionu przy zachowaniu oczywiście założeń, które chcemy osiągnąć. W związku z tym możemy się spodziewać tutaj ofert w takich widełkach, ja myślę, między 35 a 45 milionów złotych. I to są pieniądze w budżecie miasta, czy udało się pozyskać jakąś dotację? To nie są pieniądze z budżetu miasta, ponieważ inwestycje będzie realizowała spółka miejska i ta spółka miejska ma za zadanie pozyskać finansowanie dla tej inwestycji. Ono jest, czy dopiero będzie? Jesteśmy na ukończeniu, do końca sierpnia mamy uzyskać już promesy stosownych instytucji finansowych. Można zdradzić z jakichś źródeł, czy to kredyt? Są trzy kierunki w tej chwili, jeden to oczywiście kierunek kredytowy, ale też bardzo aktywny jest podmiot komercyjny, fundusz inwestycyjny, który zamierza zainwestować tutaj właśnie w tego typu inwestycje, środki, oczekiwać pewnie zwrotu oczywiście z odsetkowego w przeciągu kilku lat. Jakiś lokalny, czy? Nie, jest to podmiot taki, bym powiedział, europejski, także. I właśnie tylko jeszcze jedno pytanie a propos tego europejskiego, bo mówi Pan, że te ogłoszenie o tym przetargu ukaże się także w Dzienniku Unii Europejskiej, czyli szuka Pan inwestorów już nie tylko w kraju, ale także w Europie. To znaczy, ze względu na kwotę, to i tak jest obowiązkowe takie szerokie rozpropagowanie tego przetargu. No oczywiście liczymy jak najwięcej, że spłynie tych ofert bardzo dużo. Kilka firm z naszego tutaj regionu na pewno by sprostało takim inwestycjom, jeżeli zdecydują się złożyć oferty, ale jeżeli się pojawią oferty spoza Polski, generalnych wykonawców, również oczywiście będą poważnie potraktowane, bo tak naprawdę tutaj cena jest bardzo ważna, ale też i jakość, też i stabilność takiego podmiotu. Wiemy, że cena nie zawsze jest tym najlepszym wyznacznikiem do realizacji takich inwestycji. W założeniach, w tym ogłoszeniu, które się pojawiło, które mam w rękach i mogę też również Państwu oczywiście je w tej chwili skopiować, to też jest wymóg związany ze stabilnością finansową takiego podmiotu. Tak, że będzie to w formie zaprojektuj i buduj, czyli jak rozumiem, ten projekt, który był teraz opracowywany, on idzie do kosza, czy na podstawie tego projektu wykonawca będzie musiał jeszcze stworzyć dodatkowy? Ten projekt będzie taką podstawą, bo tak naprawdę wszystkie dokumenty związane z oddziaływaniem na środowisko i tak dalej zostały już opracowane i są przyjęte. Natomiast będzie to musiało być zmodyfikowane o nasze oczekiwania związane z oczekiwaniami tej spółki NIK. A jakie są właśnie te oczekiwania? No tak jak na przykład powiedziałem, to jest 4,5 tysiąca miejsc dla
nazwijmy to kibiców Sandecji, czyli tych, którzy nie przyjeżdżają w sposób zorganizowany kibicować drużynie przeciwnej. 275 miejsc dla kibiców gości. Oczywiście parkingi, podgrzewana murawa. No i też to, co podkreślam, co jest ważne, to jest kwestia etapowania tego pierwszej części budowy stadionu, bo chcielibyśmy, żeby maksymalnie dużo spotkań Sandecji mogło odbywać się jednak na naszym stadionie. Mamy tego przykłady w Polsce, przeanalizowaliśmy to w ciągu ostatniego roku. Tutaj też dziękuję za tą wiedzę i wsparcie pana radnego Krzysztofa Zia i pana Jakuba Prokopowicza, którzy nie jeden stadion odwiedzili, między innymi pan Krzysztof Zia jako sędzia piłkarski i też tutaj te uwagi zostały oczywiście brane pod uwagę, że można po prostu przynajmniej starać się maksymalnie długo grać na stadionie, nawet który jest w trakcie budowy. Jest tu jakiś termin realizacji zakładany? Oczekujemy, że od podpisania umowy do 2 lat ten obiekt powstanie. A pozwolenie na budowę już jest jakby wydane? Czy tutaj też dopiero projekt i wówczas... Wszystkie uzgodnienia zostaną oczywiście, to jest jak gdyby też element, wszystkie pozwolenia są elementem tego przetargu, czyli tak powiedziałem, zaprojektuj i wybuduj. Natomiast no, nie muszę też podkreślać, że obiekt tam już stoi, więc to nie jest jakiś nowum. To nie trzeba tutaj odkrywać jakiejś Ameryki, tylko po prostu jest kwestia tylko rzetelnego podejścia w tempie pracy. Także symboliczną łopatę wbijamy chyba, o ile dobrze pamiętam, w niedzielę razem z kibicami, a tak naprawdę praktycznie to się może odbyć, nie wiem, za 2 miesiące, tak formalnie. Buduje magistralę to właśnie pod podgrzewanie murawy, jakieś naprawdę zaczęły się toczyć, jakieś banery, pomimo co pracujemy dla Was? No oczywiście MPS pracuje dla mieszkańców Nowego Sącza. Jest to przyłącz, który jest wykonywany do szpitala nowosądeckiego. Bardzo się cieszę, że szpital się decyduje także na ten krok. To ciepło, które jest wytwarzane systemowo, przypominam, 99% spadku zanieczyszczenia powietrza generuje właśnie przyłączenie takiego źródła ciepła i myślę, że będziemy to rozwijać. Natomiast być może jakaś część tego przyłącza będzie mogła być wykorzystana w celu podgrzewania murawy Sądeckiego Stadionu.